Tereń numer 8. Emilia Beździecka, numer 18. Aleksandra Jaworek, numer 5. Olivia Maciukiewicz, numer 13. I Klaudia Miłek, numer 10. Witamy na murawie stadionu Tysiąclecia. Oba zespoły, AZS Wrocław i AZS PWSZ Wałbrzych oraz panie sędzie, które będą prowadzić to spotkanie, a są to panie. Jako sędzia główna pani Michalina Diakow, sędzia asystent pierwsza pani Kinga Kwitowska i sędzia asystent druga pani Olga Pietrzykowska. Panie reprezentują Okręgowy Związek Piłki Nożnej Konin i Poznań. Witamy serdecznie w Wałbrzychu. Proszę Państwa, i jeszcze na ławce rezerwowych AZS PWSZ Wałbrzych pozostają Patrycja Urbańska, Katarzyna Iwańczuk, Karolina Jędras, Angelika Smagur, Julia Kowalczyk i Elena Klepacka. Trenerem drużyny gospodarzy jest pan Kamil Jasiński, jego asystentem jest pan Damian Jaroszewski, obsługa medyczna pani Ewa Żeligowska i kierownik drużyny Jakub Nowicki. Proszę Państwa, nasz dzisiejszy rywal, mocno utytułowany AZS Wrocław, 8-krotny mistrz Polski, kolejno w latach od 2001 do 2008, 6-krotny uczestnik rozgrywek o Puchar UEFA i Ligi Mistrzów, 2-krotny w najlepszej 16, 3-krotny zdobywca Pucharu Polski, no chodząca historia futbolu kobiecego w naszym kraju. I dzisiaj gościmy na stadionie Tysiąclecia w Wałbrzychu. Proszę Państwa, AZS PWSZ Wałbrzych na dorobku, kiedy era AZS-u Wrocław mistrzowska się kończyła. Nasz klub dopiero w powijakach rozwijał się na uczelni, a tak naprawdę dopiero od 3 lat prowadzony jest przez klub uczelniany AZS PWSZ Wałbrzych. Tak więc wszystko przed piłkarkami obu drużyn. Za chwilę rozpoczniemy spotkanie. Życzę Państwu wielu emocji, ciekawych akcji i proszę o sportowy, kulturalny doping. AZS PWSZ Wałbrzych, kostiumy brodowo-czarne, AZS Wrocław biało-czerwone. Jak się skończyło. Ale dopóki piłka była. Tamty kolce mam wszystko.
Dobrze, że tu kaptur jest. Dajcie, Jana! Tak było ładnie. Ale piłką dostała. Tak jak ten na Górnika co dostał, nie? Od Górnika, od naszego. Ale mój przywalił twarz różnie. Thank you.
Głupio zagrała. Ja to bym w bramkę zagrał. Żeby nasza strzelała w bramkę, zawsze ktoś może dobić. Thank you.
Dobre to było. Tak, no tak, to da, to podbito. To było dobre. Ze sztuczki znałem. Trochę chamskie. Cały czas taka była. Wygrała. To dziś grali już? Tak, tak, już grali. Wygrali 2-1, 2-1 Biała Podlaska Kosika.
Kończcie się uczyć. To skromnie, ale wypływa. Konin? Konin grał 17, dopiero żywcy się. Tak, a z nami grał, rozpoczęło Czarni Łuk. W sumie lepiej już nie wygrać. Szczerze mówiąc, z punktu widzenia kosztów to by było, że to wraca z radą punktu i został w Szczecinie. Czy wszedł do Szczecina, kosztem właśnie Szczecina najlepiej. No. Bo to jest kilka tysięcy złotych zaoszczędzony. No. Jedź tam. Zobacz, jeszcze ma takie miejsca, jest! Próba! Ale dobrze, by też było się od tego Sosnowca troszkę odskoczyć, bo my jeszcze mamy te ciężkie coś tam. No, to jest ja! A góra już! Ja,
Dobry taki. Nie, ale to wiesz. To nie było w stylu angielskim. Nie, ale to na 11 metr ona wrzuciła. Kolejny raz nawet jeszcze się podmiał. Nie zwróciłem uwagi, co chyba one wygrały losowanie do nas. Thank you.
Ale w maju się ociepli, tak. Po 27, jak skończy się sezon. Podający piłek nie ma nikogo. Do tego 13. Jest to przerwa. Jest to przerwa, bo znowu tak przeciw. A nasze wykonały ile? Jeden. Za to nie punktują, nasze jeden ten miał. No. To była okazja bramkowa. Mam nadzieję, że tam jak trochę pokaże, jeszcze się ograją. Z tym dołem jakby trzeba wygrywać, z górą remisować. Ale taki dobry mecz zagrali z tym Bielskiem. Taki solidny to był mecz. Były okazje zresztą. Bociąg trochę panikuje, czy ślad. Tak to łapie dobrze. Ręka! Ręka była, no co?
teraz zamknąć. Jest. No, troszkę zalekło. No, jedyna akcja taka, druga, która miała. Już powinna, no. Co to było? Chyba powinna iść jeszcze do końca próbować, bo by nam faulowała. Trzymać ogniwość. Proszę Państwa, padła bramka w meczu SMS Łódź Czarni Sosnowiec. 1-0 prowadzi SMS Łódź. Thank you.
nie? To się nie zdążyły do tego ustawić coś, a poszła prosto padła piłka i już zmyła. Zlata piłek w tej do zakończenia pierwszej części spotkania. Co najmniej 2 minuty do zakończenia pierwszej części spotkania. Let's go.
jakie są ułożone? Jest 30 osób, to jest 40. Jedna drużyna jest jakaś. Tak jeszcze więcej. Tak? Teraz Górnik dostał z promocji Piotra. Jak to możliwe? Że tu do Hutnika w Pińs wiadą promować 200 tysięcy, a my do Szczecina i nic. Zakończyła się pierwsza część spotkania. 0 do 0, AZS PWSZ Wałbrzych, AZS Wrocław. Dziękuję obu zespołom za grę w pierwszej części spotkania. Zapraszam Państwa na kilkanaście minut przerwy. Zapraszam do bufetu restauracyjnego i basenowego na ciepłe napoje. Aura jest taka troszkę mniej wesenna niż wczoraj i już będzie pewnie w maju. Za kilkanaście minut, proszę Państwa, druga część spotkania akademickich derbów Dolnego Śląska. Za chwilę także informacje z innych dziedzin sportu wałbrzyskiego. Do przerwy SMS Łódź prowadzi 1-0 Sztormini Sosnowiec, w Wałbrzychu bez bramek, a o 17 Mitek Żywiec Medyk Konin. Łodzi SMS Łódź, Czarni Sosnowiec, w Wałbrzychu. Druga połowa meczu AZS PWSZ Wałbrzych, AZS Wrocław. Cenie plus ocieplenie. Kanapka dobra. Tam. Thank you.
Teraz przedłuż.
Padła druga bramka w Łodzie, Senes Łódź, Czarny Sosnowiec 2-0. Dobry ruch. Dobrze, z rogu może tym być. Kurde. Ajajajaj. Ale ładnie strzeliłem. Dobra piłka była rzucona. I daj na lewo. Na lewo. Teraz. A. Zdążyło. Kolejny. Żeby nie musiały się odwracać. Musimy to trzymać. Za późno, od razu. Mogła od razu. Sędzia Bocna wahała się, pokazała to. Czemu? Tam gdzieś chyba otarło tak naprawdę. Miło nie protestuje. No. Kamera jest taka, że nie ma.
miłe, no wrócisz tutaj, no. Wracaj, chłopie, wracamy! No, dobra, dobra. Akcja była dobra teraz. Żeby częściej to było. No, ale tak, dośrodkować, a nie uderzyć. Tak. Wężej, wężej, kop, wężej, ola! Trzeba wierzyć, że tam nie ma. Wężej, wężej, a trzeba musimy zebrać tłę! Z powrotem, jest miłe. No co jest? Biała kopła. Biała jej wykopała, nie? Ale pięknie. Ale miała drugą stronę pustą, całą. Coś tam grają dziewczyny, coś zaczęły grać. Czas, trzymaj, trzymaj! Trzymaj czas! Raz, raz!
Leciała środkiem, po co? One jednak nie patrzą, w ogóle nie widzą. W ogóle nie patrzą, tu masz rację. Lepszej sytuacji nie będzie. Lepszej tak. Nie będzie, trzeba było tylko... Jak? Ale dziewczyny nie patrzą. Dlaczego nie patrzą? Taka sytuacja, no mogło być śmiało 1-0. Ta co leży, czy ta co stoi? No właśnie nie wiem. Stoi chyba, jak to numer? 15. Żółta kartka na zawodniczki AZS-u Wrocław. Upomniana została Maria Zbyla, która rącza z numerem 15. Padła bramka także w meczu SMS Łódź Czarnej Sosnowiec. 2-1 prowadzi Łódź. Tak,
to co? Ten płot uzupełnią? Chyba tak. Uzupełnić, pomalować i super. Kurczę. Znana w zespole AZS-u Wrocław. Trzynastka weszła. Piątka. Wyszło puściła grająca z numerem piątym. Małgorzata Korda. Dziękujemy Małgosi za grę w tym spotkaniu. Jej miejsce na boisku zajęła Patrycja Falborska, która grać będzie z numerem 13. To nie? Trzeba było ciepło, dzisiaj zimno. Taka pluka. Ja bym tutaj Marcina Boraskiego zaskoczył. Dobra, dobra. Italia by się tam nie przebiła. To by piaskowa. Pierwszy słupek walą. Dziewczyny. No i mecz nagrywam, mecz nagrywam. Halo, halo, wyłączam się. Tak. Remis co im daje? Punkt. No jeden. Jeden punkt. Każdemu, no bo to wiesz, to jeszcze w tej chwili. No byśmy wyszli, jak się tam utrzyma. Na trzecie miejsce. Ale wiesz, na dusie. Lepiej by było 3 punkty. To lepiej wygląda. Ale Rosowiankom to nie będzie tak bolało. Nie darujemy. Już powinna machnąć, ona za długo. Pogubiła się. Dwa kółka zrobiła, szuka piłki. Dobra, dobra. Nie!
Jest miłe. Czemu tu na tą stronę nie poda? No przecież stoi pusta cały czas. Jedna, druga. Olivia Maciukiewicz. Dziękujemy Oliwii za grę w dzisiejszym spotkaniu. Jej miejsce na boisku zajmuje Julia Kowalczyk, która grać będzie z numerem 16. To jest nowa zawodniczka, czy kto? Nie. Nie nagrywam cały czas, to nie jestem w temacie. Dobrze, dobrze. Brawo, brawo, Ania, brawo! Lepsza. Jakby jedni grali na czas i drugi też, jakby to wszystko pasowało. Dawaj!
tu wychodzi, kurde. Do przodu graj! No i dobrze. Dużo. Ile tam zostało? 10 minut. Tak, 10. Jak nie strzelą w pierwszej 5 minutówce, to już nie strzelą. Barcelona szybko trafiła strzelić w doliczonym prototypie, ale wie, to Barcelona. Takim lobem rzuciła wyższy, to by nie sięgło. Stronę, nie ten kierunek!
no ma 20 lat, nie gdzie nawet nie. Dobra, ale pusta prawda. 18 lat ma dziewczyna. To nie chce się po lekarzy, niech on faulują. No i tak nawet. Jak się już widziało piłkę w bramce. Szkoda. 11 lat. Ale bramkę można strzelić, a nie 5 metrów. Sytuacje. I tego jak się nie wykorzystuje, to się nie wygrywa, niestety. Się nie strzela w bramkę, to nie mogę. Przestraszyła się ta wielka. Tam jest nierówno. Wszystko tam wychodzi, ta rozgórę zagrała, ale to było ją. No i co? I straciło, bez sensu. A tu mogła... No i teraz, 4-4. No co? To fajna dziewczyna. Ale mogła od razu stamtąd przerzucić tu. To cyganka już nie gra, tak ja. A tu masz piłkę, tu tam biegniesz. Nie, co im w ogóle jest? Ale tutaj masz. To tu ma piłkę, tam biegnie. Tu tam biegnie. Bierze stąd i stąd rzuca. Zobacz, biega pół boiska, to piłka leci. Może to nowy system, nie wiem. Trzeba uczyć cwaniactwa dziewczyny. Bo to właśnie chodzi, no. Dawaj na lewą, tam jest. No. No i z tego nic nie będzie. Ale jeszcze żeby teraz nie było, gdyby sama nie robiła. Co? Ósemka, tak? Dziewiątka. Dziewiątka. Żółta kartka dla zawodniczki AZS Wrocław. Upomniana została Monika Koziarska, grająca z numerem 9. Thank you.
Co najmniej 3 minuty do zakończenia spotkania. Coś tam się stało z tym. Pracowane to życie dziewczyny z głową. Ale chyba Daria dostała, bo coś tak. To jest tak nasze. Późno gwizdę, a ta ledwo co. Za deską WSZ Wałbrzych upomniana została Klaudia Miłek, grająca z numerem 10. Brawo!
Zmiana w zespole AZS PWSZ Walczyk. Wojsko opuściła Emilia Beździecko. Dziękujemy Emilii za grę w dzisiejszym spotkaniu. Jej miejsce na wojsku zajmuje Elena Grebacka, która gra w grę z numerem 17. Zremisował bezbramkowo 0-0 z AZS-em Wrocław. Proszę Państwa, ten punkt oznacza, że Wałbrzyszanki samodzielnie zajmują trzecie miejsce w tabeli za Medykiem Konin i Górnikiem Łęczna. Dziękuję obu drużynom za grę w tym spotkaniu. W trudnych warunkach dziewczyny zostawiły tu wiele serca, zdrowia, ambicji na boisku. I wynik bezbramkowy daje po punkcie dla każdego z tych zespołów. Dziękuję obu drużynom za grę, dziękuję paniom sędziom, które prowadziły spotkanie i dziękuję Państwu za przybycie i za doping podczas tego spotkania. Zapraszam na kolejne mecze. Dziewczyny grają przed świętami w czwartek o godzinie 16, 13 kwietnia. Natomiast Górnik Wałbrzych już 9 kwietnia w niedzielę, również o godzinie 16, kolejny mecz o mistrzostwo trzeciej ligi. Proszę Państwa, w innych spotkaniach SMS Czarni 2-1. Górnik Łęczna wygrał swoje spotkanie 2-0 ze Sztormem Gdańsk. AZS Biała Podlaska 2-1 do Sierki Piaseczno i Olimpia Szczecin UJ Kraków 0-0. Trwa mecz Nitek Żywiec Medyk Konin. Raz jeszcze dziękuję Państwu za przybycie na stadion Tysiąclecia, a zawodniczkom obu drużyn gratulujemy.